your time now. Okay. Welcome. Oh, witam. I come from Waco, Texas. Przyjechałem do was z Waco w Teksasie. And Waco, Texas, we don't say hello. W Waco, w Teksasie nie mówimy hello. We say howdy. Howdy. So howdy to you. Howdy. We say it louder than that. Howdy. No cowboy hat, no boots. Nie mam kowbojskiego kapelusza ani butów. But it's cold enough I could wear the boots tonight. Ale dzisiaj jest tak zimno, że wystarczyłoby na noszenie takich butów. So I'm going to talk to you tonight about challenges that men face. Dzisiaj opowiem wam o wyzwaniach, z którymi mierzymy się jako mężczyźni. And that's why the men are here and the women are in another room. Dlatego mężczyźni jesteście tutaj, a kobiety są w innej sali. They like to tell us about all the challenges that we have. They do? Yes, they do. One lubią mówić nam o wyzwaniach, które mamy jako mężczyźni. And we don't like to admit that we have any problems at all. A my nie lubimy przyznawać się do tego, że mamy jakiekolwiek problemy. So I'm going to use some stories tonight. Dzisiaj użyję kilku historii. In this room, every man has a story. W tym pokoju, w tej sali, każdy mężczyzna ma swoją historię. And I hope that when you leave here tonight, wierzę, że mam nadzieję, że kiedy dzisiaj wyjdziecie stąd, you'll decide to become part of a men's group. Zdecydujecie stać się częścią grupy męskiej. If you aren't already meeting. If you're not. A jeżeli jeszcze nimi nie jesteście. Because men need other men. Bo mężczyźni potrzebują innych mężczyzn. To help us to become a man of God. Żeby nam pomóc stać się mężczyznami Boga. We need our wives or women to help us in other ways. Potrzebujemy naszych żon, naszych kobiet, żeby nam pomagały w inny sposób. But they can't help us be men. Ale one nie pomogą nam stać się mężczyznami. Even though they think they can help us. Nawet jeżeli myślą, że mogą. So that you get to know me a little bit better. Więc już znacie mnie trochę lepiej. I'm going to show you what brings the biggest smile to my face. Ja pokażę wam to, co daje mojej twarzy największą radość, największy uśmiech. It might be the second biggest smile. Może taka zaraz po największej. Because my wife is in the other room. Bo moja żona jest w innej sali. And still after 40 years, i nadal po 40 latach, when she walks in a room, I still smile. Kiedy ona przychodzi do tego pokoju, w którym jestem, ja cały czas ją czuję. But I smile almost as much. A ja uśmiecham się, ale prawie tak samo się uśmiecham. When any of them walk in the room. Kiedy którekolwiek z nich wchodzi do pokoju. These are my grandchildren. To są moje wnuki. I have 7. Mam 7. And in about 2 weeks, za mniej więcej 2 tygodnie, they'll be number 8. Będzie numer 8. I used to have more money. Kiedyś miałem więcej pieniędzy. But grandchildren take all my money. Ale wnuki zabrały wszystkie moje pieniądze. Yesterday, this young man. Wczoraj ten młody człowiek, młody mężczyzna. His name is Colin. Na imię Colin. Had his 8th birthday. He's 8 years old. Miał swoje 8 urodziny. He asked me why I wasn't going to be there on his birthday. Zapytał mnie, dlaczego nie przyjdę na jego urodziny. And I told him that I had to go fishing. Ja mu powiedziałem, że muszę iść na ryby, łowić ryby. Because I'm here in Poland this week. Bo jestem przez ten tydzień w Polsce. To be a fisher of men. Żeby być rybakiem ludzi. And that's what every one of you is called to become. I to jest to, do czego każdy z was jest powołany. Who was it that told us to be a fisher of men? Kto nam powiedział o tym, żeby być rybakami ludzi? Jezus. So I come today. Więc przyjeżdżam dzisiaj. And on my wrist are fish hooks to catch fish. I na nadgarstku mam haczyki do łapania ryb. And every time I look down at this. I kiedykolwiek za każdym razem jak na to patrzę. I think of another man that I can catch with fish hook. Myślę o kolejnym mężczyźnie, którego mogę złowić na taki haczyk. So I'm going to try to catch some fish tonight. Więc dzisiaj będę trochę ryb próbował złowić. There's also my name on this. Jest to również moje imię. Because
says in Isaiah 43, bo jest napisane w Izajaszu 43, I have called you by name. Nazwałem ciebie po imieniu. And God calls each man by their name. I Bóg wezwał każdego mężczyznę po imieniu. And then Jesus gave us our marching orders. Jezus dał nam rozkazy. To go and be a fisher of men. Żeby iść i być rybakami ludzi. So that includes each other, everyone here. To dotyczy każdego z nas. It includes our own sons. Dotyczy naszych synów. And our grandsons. Naszych wnuków. And every other man in our life. I każdego innego mężczyzny w naszym życiu. Because we should leave no man behind. Bo powinniśmy nie zostawiać żadnego mężczyzny za sobą. Did any of you go on the pilgrimage to Częstochowa? Czy którykolwiek z was był na pielgrzymce w Częstochowie? But we're talking about the men's or the men's. Na męskie pielgrzymce w Częstochowie. How many there? About 5,000? Było tam około 5,000 mężczyzn. When I heard about that, the plans for the pilgrimage for men. Kiedy usłyszałem o pomyśle, planie tej pielgrzymki. One month before that day, miesiąc przed tym wydarzeniem, I made a pilgrimage myself. Ja sam byłem na pielgrzymce. I went to Pennsylvania, byłem w Pensylwanii, which is where 5 of my grandchildren live. Gdzie żyje 5 z moich wnucząt. And while I was there, kiedy tam byłem, I went to Częstochowa in Pennsylvania. Poszedłem do Częstochowy w Pensylwanii. This is a shrine just like yours. To jest taki kościół prawie jak wasz. And 1 month before your pilgrimage. I miesiąc przed tą pielgrzymką do naszej Częstochowy. I prayed for 4 hours for men to come to that. Modliłem się przez 4 godziny, żeby mężczyźni przyszli na to wydarzenie. That's what it means to be a fisher of men. To oznacza właśnie bycie rybakiem ludzi. I couldn't be here with you. Nie mógłbym być. I couldn't. I could not. Nie mógłbym być z wami tutaj wtedy. But I could be here with you. Ale wtedy tam mogłem być. And that connects all of us. I to właśnie nas łączyło. I have another connection to Poland. Mam też inne powiązanie z Polską. My wife's family is from Poland. Bo rodzina mojej żony jest z Polski. Her grandparents were born here. Jej dziadkowie tutaj się urodzili. And they moved to America after they got married. I zaraz po ślubie pojechali do popłynęli do Ameryki. Last year we visited the church in Poland where they got married. W zeszłym roku odwiedziliśmy kościół w Polsce, gdzie się pobierali. While we were here in Częstochowa, Pennsylvania, kiedy byliśmy w Częstochowie w Pensylwanii, we also visited here. Odwiedziliśmy również at the cemetery where some of her family is buried. Cmentarz, gdzie ktoś z jej rodziny jest pochowany. This is her family from Poland. Więc jej rodzina z Polski to jest to. Their name is Chus. Nazywali się Chus. When they moved to America, kiedy przeprowadzili się do Stanów, they couldn't spell Chus. Nie potrafili wymówić Chus. And now their name is Cias. C-I-A-S. Ich nazwisko to Cias. My wife grew up with her grandmother living with her. Moja matka dorastała. Your wife or your? My wife. All right. Moja żona dorastała ze swoją babcią. And her grandmother never spoke English. A jej babcia nigdy nie mówiła po angielsku. My wife should have paid more attention. Moja żona powinna bardziej uważać. And maybe she could understand you when you talk. Może teraz byłaby w stanie was zrozumieć. But I know more Polish than she does. Ale ja umiem więcej słów po polsku niż ona. And I know only about 3 words. A znam tylko około 3 słów. I do like Polish. Lubię Polaków. Because you use many words. Bo używacie wielu słów. And we use a few. A my tylko kilku. So when I'm in mass, kiedy jestem na mszy, I'm already finished praying. Ja już skończyłem się modlić. And you're still going on and on and on. Ale cały czas lecicie do przodu. And I like that. I to mi się podoba. Because there's a real passion. Bo jest to prawdziwa pasja. So, let's talk about what I'm here for tonight. Więc porozmawiajmy o tym, po co tutaj przyjechałem. You still have your Christmas trees and your manger scenes.
Macie nadal choinki i szopki w kościele. But we are at the end of the Christmas season. Ale jesteśmy już pod koniec okresu bożonarodzeniowego. And we just ended Advent. I skończyliśmy Advent. My favorite time of the year. Mój ulubiony czas w roku. It's my favorite time of the year because to jest mój ulubiony czas w całym roku dlatego, że it's the time that we wait very excited for the coming of Christ. To jest czas, kiedy pod ekscytacji czekamy na przyjście Jezusa Chrystusa. We become like a small child again. Znowu stajemy się małymi dziećmi. Waiting for that gift of Christmas. Które czekają na dar Bożego Narodzenia. But at Advent we also were waiting. Ale w Adwencie również oczekujemy. For the second coming of Jesus. Drugie przyjście Jezusa. Because he said he would come again. Bo on powiedział, że przyjdzie ponownie. If he came here tonight. Jeżeli on przyszedłby tutaj dzisiaj. As the second coming. Jako swoje drugie przyjście. He said that he would take some of you with him. Powiedział, że wziąłby, zabrałby kilku z was ze sobą. But not all of you. Ale nie wszystkich. How many of you are ready for Jesus to come tonight? Ilu z was jest gotowych na przyjście Jezusa dzisiaj? Which group will you be in? W której grupie bylibyście? The group that goes with him? Tak, w tej, która z nim pójdzie? Or the one he leaves behind? Albo w tej, którą zostawi za sobą? How many of you need a few more days to work on it? Którzy z was potrzebują kilku dni więcej na to, żeby to dopracować? Yes, all of us, right. Wszyscy, prawda? Anxious for heaven. I look forward to heaven. Ja oczekuję, nie mogę się doczekać nieba. But I still have a lot of work to do. Ale mam nadal wiele do zrobienia. And every time I think I'm making progress. Za każdym razem jak when you think or you are. When I think I am. Kiedy myślę, że już wykonałem jakiś dokonałem rozwoju. I find out that God calls me to even more. I odkrywam, że Bóg powołuje mnie do czegoś jeszcze bardziej. So we're going to talk about how to become a man of God. Więc będziemy mówić o tym, jak stawać się mężczyznami Boga. Because this is the time that he's calling us. Bo to jest czas, gdzie on nas wzywa. To really think about what it is he calls us to do in our life. Żebyśmy naprawdę pomyśleli o tym, do czego rzeczywiście nas wzywa w życiu. So three questions I want you to think about. Trzy pytania, nad którymi chcę, żebyście pomyśleli. This will be your homework when you leave here tonight. To będzie wasze zadanie domowe dzisiaj. Just take out a journal. Wziąć dziennik. Notes. Notes. And write down these questions. I zapisać tam pytania. And then write the answers to the questions. I zapisać odpowiedzi na te pytania. It's what we should do every year when we begin a new year. Powinniśmy robić każdego roku na jego rozpoczęcie. Because every new year is a new beginning. Bo każdy nowy rok to jest nowy początek. So the first question to ask yourself pierwsze pytanie do zadania sobie samemu is what is right in my life? To jest to, co jest prawidłowe, co jest dobre w moim życiu. What are the things that I'm doing very well? Jakie rzeczy robię dobrze, bardzo dobrze? If you raised your hand that you were ready for heaven, jeżeli podnieśliście ręce, że jesteście gotowi na niebo, this would be a long list. To byłaby naprawdę długa lista. If it's a short list, jeżeli to jest krótka lista, you need a little more time. Potrzebujesz jeszcze czasu. The second question to ask yourself is what's wrong in my life? Kolejne pytanie do zadania sobie samemu, co jest złego w moim życiu, niewłaściwego? What are the things I'm doing that I shouldn't do? Jakie rzeczy robię, których nie powinienem? What are the thoughts that I have that I shouldn't have? Jakie są myśli, które mam, a których nie powinno być? And more importantly, what have I failed to do? I najważniejsze, w czym poległem? Because we pray for what I have done. Bo modlimy się o to, za co zrobiłem, But also what I failed to do. Również o to, za to, co w czym poległem, czego nie zrobiłem. Many men suffer from this. Wielu mężczyzn z tego powodu cierpi. They work really hard to live a good life. Pracują ciężko na swoje dobre życie. But they fail to do some things that God calls them to. Ale nie wykonali czegoś, do czego Bóg ich powołał. Because Jesus told us two simple things. Jezus powiedział nam dwie proste rzeczy. First, we're supposed to love God with all our heart. Pierwsze, powinniśmy kochać Boga całym swoim sercem. And second
is as important as the first. I drugie jest równie ważne jak pierwsze. He told us to love our neighbor as ourselves. Powiedział, że mamy kochać naszych bliźnich jak siebie samych. Sometimes we fail to love our neighbor. Czasami nie potrafimy, polegamy w tym kochaniu naszych bliźnich. And then the third question is a very difficult question. Trzecie pytanie jest bardzo trudne. The question is, what is missing in my life? Pytanie brzmi, czego brakuje w moim życiu? We really need to reflect on that. Naprawdę musimy się nad tym zastanowić. Because that question means, what is it in my heart? Bo to pytanie oznacza, co jest w moim sercu. It would make me have that peace. Co daje mi ten pokój. The Bible calls it the peace that passes all understanding. Biblia nazywa to pokojem, który przychodzi ze zrozumienia. It's the thing that makes us one with God. To jest rzecz, która czyni nas jedno z Bogiem. And that's very difficult for us to find. To jest naprawdę bardzo trudne do odnalezienia. How many of you are happy in your life? Ilu z was jest szczęśliwymi w życiu? Think. We should be happy. Powinniśmy być szczęśliwi. But can we be happy and still have something missing? Ale czy możemy być szczęśliwi i nadal czuć, że czegoś nam brakuje? Not if we're completely happy. Nie, jesteśmy wtedy nie kompletnie szczęśliwi. Sometimes there's something missing that would make everything just right. Czasami po prostu czegoś brakuje do tego, żeby było wszystko tak, jak należy. So I'm going to share a story with you now. Teraz podzielę się z wami historią. A story of how I got here tonight. Historią mówiącą o tym, jak się tutaj dzisiaj znalazłem. When I say here, I don't mean in Poland. Jak mówię tutaj, nie mam na myśli w Polsce. I mean walking with God. Ale mam na myśli chodzenie z Bogiem. So that I could even be here with you tonight. Żebym mógł być dzisiaj z wami tutaj. About 30 years ago. Około 30 lat temu. After being married for 10 years. Po 10 latach małżeństwa. I had the best year of my life. Miałem najlepszy rok w swoim życiu. I had a beautiful wife. Miałem piękną żonę. Three children. Trójkę dzieci. And number four on the way. I czwartek w drodze. I had the best year in my business in my life. Miałem najlepszy rok w biznesie, w interesach w swoim życiu. I had a nice house. Miałem piękny dom. Nice cars. Piękne samochody. And if anyone looked at me, they would say, he is a success. Jeżeli ktokolwiek spojrzałby na mnie, powiedziałby, on żyje w sukcesie. It was everything I thought I wanted. On jest sukcesem, więc to było wszystko, czego myślałem, że chcę. During that year, I was selected as the top person in the world in my business. W czasie tego roku zostałem wybrany jako najlepszy pracownik w mojej firmie na całym świecie. I owned a business that there were 7,000 other business owners. Była to firma, w której było 7,000. 7,000. W której pracowało 7,000 osób. And I was number one in the world. Ja byłem numerem jeden w całym świecie. I worked harder than I've ever worked in my life that year. Pracowałem ciężej niż w tym roku pracowałem ciężej niż w całym moim życiu. Just to earn the right to win that award. Po to, żeby wygrać tę nagrodę. The night of the award. Więc po to, żeby zarobić na zwycięstwo tej nagrody, więc w czasie nocy rozdawania tych nagród. They handed me a trophy that was this big. Dali mi tak wielkie trofeum. And a gold key. I złoty klucz. That let me go to the top floor of the hotel. Że, który pozwalał mi dostać się na najwyższe piętro hotelu. To a private meeting with other famous people. Na prywatne spotkanie z innymi popularnymi, innymi sławnymi ludźmi. When I arrived at that meeting, they had spotlight shining on me when I got out of the car. Kiedy przyjechałem na to spotkanie, wysiadłem z samochodu, skierowali na mnie reflektory. And I walked in on a red carpet. Szedłem po czerwonym dywanie. And everybody stood and clapped. Wszyscy stali i bili brawo. As a man, what's better than that? Jako dla mężczyzny, co jest lepsze od czegoś takiego? At least that's what I thought.
Przynajmniej tak myślałem. But that night after I received the award, ale tej nocy, kiedy otrzymałem tą nagrodę, I looked at it, spojrzałem na nią, and I said, is this all there is? Ja zapytałem, czy to jest wszystko, co istnieje, czego oczekuję? Not because it wasn't a nice trophy. Nie o to chodzi, że to było nieładne trofeum. But I paid a price that year. Ale tego roku zapłaciłem cenę. Of never being home with my family. Nie bycia w ogóle w domu z moją rodziną. And I didn't do anything that year except work. I w tym roku nic innego nie robiłem poza pracą. Later that night, później tej samej nocy, instead of going to the party with the gold key, zamiast iść na przyjęcie z tym moim złotym kluczem, I went out and took a walk. Wyszedłem i poszedłem się przejść. I'm a thinker. Jestem myślicielem. Are any of you? Czy ktoś z was? Men don't like to talk and talk. Mężczyźni nie lubią gadać i gadać. We just like to go off by ourselves and think. Wolimy wyjść w pojedynkę i pomyśleć. And then we feel better. Wtedy czujemy się lepiej. So that's what I did that night. Więc to zrobiłem tej nocy. As I took a walk, jak szedłem, jak spacerowałem, there was a homeless man who started to follow me. Zaczął za mną iść bezdomny. I was in a neighborhood that really wasn't safe. Byłem w okolicy, która nie była bezpieczna. And it was someplace I shouldn't have been that night. I to było miejsce, w którym nie powinien być tej nocy. At least not by myself. Przynajmniej nie samemu. I lived in Pennsylvania then. Ja wtedy żyłem, mieszkałem w Pensylwanii. But this was in Texas. To było w Teksasie. And in Texas they like their guns. W Teksasie lubią swoją broń. So you really shouldn't be out by yourself at night. Więc nie powinieneś tam spacerować po ciemku. As I was walking, jak szedłem, I glanced behind me. Spoglądałem za siebie. To see who it was. Żeby zobaczyć, sprawdzić, kto to jest. What do you think I was looking for? Jak myślicie, czego szukałem, na co patrzyłem? I wanted to see if he was bigger than me. Chciałem zobaczyć, czy on jest większy ode mnie. And he wasn't. I nie był. So I don't run very fast. Więc ja nie biegam za szybko. Because I have bad knees. Bo mam uszkodzone kolana. So I didn't think I could run away. Nie, więc wiedziałem, że nie ucieknę. So I thought I would just turn around and confront him. Więc pomyślałem, że po prostu się odwrócę i się z nim skonfrontuję. So I continued to walk. Więc szedłem. And I timed it just right. I znalazłem ten właściwy moment. And when I did, i kiedy to zrobiłem, I turned around and said, obejrzałem się i powiedziałem, what do you want? Czego chcesz? And he jumped this high. On na tą wysokość podskoczył. I think I scared him to death. Ja myślałem, że go przeraziłem na śmierć. And he looked at me. Spojrzał na mnie. And he said, i powiedział, you look lonely. Wyglądasz na samotnego. You look like you need someone to talk to. Wyglądasz, jakbyś potrzebował kogoś do pogadania. I don't know how he knew that. Nie wiem, skąd on to wiedział. But I did. Ale tak było. Because men need other men. Mężczyźni potrzebują innych mężczyzn. And God sent one to me that night. I Bóg posłał do mnie jednego tej nocy. He told me his story. On mi opowiedział swoją historię. Of losing his job. Z utraty pracy. And he started to drink. Jak zaczął pić. And started to drink more. Zaczął pić jeszcze więcej. And his wife took his children and moved away. Jego żona zabrała dzieci i wyprowadziła się. And he lost his house. Stracił dom. And for the last 3 years he was living on the street. Przez ostatnie 3 lata mieszkał na ulicy. And he just couldn't get his life back together. Po prostu nie mógł zebrać się do kupy, wrócić do normalnego życia. He asked me what my story was. I spytał mnie o moją historię. And I told him how I just felt like something was missing. Powiedziałem mu o tym, jak właśnie poczułem, że czegoś mi brak. And I told him that I had everything I ever wanted. Powiedziałem mu, że miałem wszystko, czegokolwiek chciałem. But something was missing. Ale czegoś brakowało. And then I told him the rest of my story. Potem opowiedziałem mu resztę swojej historii. I told him about growing up with a father who was an alcoholic. Powiedziałem mu o dorastaniu z ojcem, który był alkoholikiem. Who beat my mother, bił moją matkę,
and his children. Swoje dzieci. And he did that until his five sons I robił to, dopóki jego pięciu synów were all big enough to make him stop. Było wystarczająco dużych, żeby go powstrzymać. I couldn't wait until I was old enough to leave that home. Nie mogłem się doczekać, aż będę wystarczająco duży, żeby się stamtąd wyprowadzić. And I had been working hard ever since. I od tej pory zacząłem ciężko pracować. To make a life that was better than that. Żeby mieć życie lepsze niż tamto. And I had really never talked to anyone about that before. Naprawdę nikomu o tym wcześniej nie mówiłem. Even my wife didn't know that. Nawet moja żona tego nie wiedziała. I also told him about never going to church as a child. Powiedziałem mu o tym również, że nigdy jako dziecko nie chodziłem do kościoła. When I was 10 years old, miałem 10 lat, I asked my mother why we didn't go to church. Zapytałem mojej mamy, dlaczego nie chodzimy do kościoła. Because another boy in school asked me why I didn't go. Bo inni chłopaki w szkole pytali mnie, dlaczego nie chodzimy. And she said she was too tired from working. Ona powiedziała, że jest zbyt zmęczona pracą, po pracy. And that my dad was always drinking and couldn't take us. Mój tata zawsze był pijany i nie mógł nas zabrać. So when I was 10 years old, więc kiedy miałem 10 lat, I asked my mother if we could all get baptized. Zapytałem mojej mamy, czy moglibyśmy wszyscy przyjąć chrzest. And if we could go to church without her. Czy moglibyśmy pójść do kościoła bez niej. So from that day on, więc od tego dnia, I became the man of my family. Stałem się mężczyzną mojej rodziny. And every week I took my four brothers to church. I co tydzień zabierałem moich czterech braci na mszę. And I did that for 3 years. Robiłem to przez 3 lata. One of my brothers was older than me. Jeden z moich braci był starszy. And he said he didn't want to go. Powiedział, że on nie chce chodzić. And I told him if he didn't go, I powiedziałem mu, że jeżeli nie pójdzie, I would tell all the girls his secrets. Wyjawię wszystkie jego sekrety dziewczynom. So he went. Więc poszedł. Three years later, 3 lata później, I was in a class for my confirmation. Byłem na zajęciach przygotowujących mnie do bierzmowania. And I had the best teacher I've ever had in my life. Miałem najlepszego nauczyciela, jakiegokolwiek w życiu spotkałem. Did any of you ever have a teacher that just changed your life? Czy ktokolwiek z was miał nauczyciela, który po prostu zmienił wasze życie? I couldn't wait to go to church. Nie mogłem się doczekać na pójście do kościoła. And I couldn't wait to go to that class. I nie mogłem doczekać się na pójście na te zajęcia. I was a kid that was always in trouble. Ja miałem zawsze kłopoty jako dzieciak. And I started to do things right. I zacząłem wreszcie robić wszystko tak, jak należy. Because he was teaching me out of this book. Bo dlatego, że on uczył mnie z tej książki. And when he spoke, i kiedy on mówił, it was like Jesus standing on the mountain and preaching. To tak jakby Jezus stał na górze i nauczał. I never heard anything like that in my life. Nigdy w życiu nie słyszałem nic takiego samego. But about the middle of that year, ale w połowie tego roku, we got a new teacher. Przyszedł nowy nauczyciel. Because that teacher, bo ten nauczyciel, left his wife, opuścił swoją żonę, and his children, swoje dzieci, and he married his young secretary, i wyszedł, poślubił swoją młodą sekretarkę, who was younger than his daughter, która była młodsza niż jego własna córka, and after that day, po tym dniu, I never went to church again for 20 years, nie poszedłem do kościoła przez 20 kolejnych lat, except for one time. Za jednym wyjątkiem, when I married my wife, kiedy poślubiłem moją żonę, she said no church, no wedding. Ona powiedziała, nie będzie kościoła, nie będzie ślubu. And when my wife smiles, I do what she says. Kiedy moja żona się uśmiecha, to ja robię to, co ona chce. Sometimes even when she doesn't smile. Czasami nawet jak się nie uśmiecha. So I said to her, więc powiedziałem jej, we will get married in your church. Pobierzemy się w twoim kościele. But never ask me to go to church again. Ale nigdy więcej nie proś mnie, żebym szedł do kościoła. Because I didn't want any part of that. Bo nie chciałem być częścią czegoś takiego. Because going to church,
bo pójście do kościoła meant being around other men, bycie pomiędzy innymi mężczyznami, who don't live out their faith. Oznaczało dla mnie bycie między innymi mężczyznami, którzy nie żyją swoją wiarą. They just talk about it. Tylko o tym gadają. So I had one man, my father, miałem jednego mężczyznę, mojego ojca, who disappointed me, który mnie rozczarował, because he wasn't there for his family, bo nie było go dla swojej rodziny, and because he hurt them, dlatego że ich skrzywdził. And then I had another man, miałem kolejnego mężczyznę, who spoke truth to me, który do mnie mówił słowa prawdy, but didn't live the truth out in his life. Ale nie żył prawdą w swoim życiu. That's our biggest responsibility as a man. To jest nasza największa odpowiedzialność jako mężczyzn. So I told this homeless man, więc powiedziałem temu bezdomnemu, that story. Opowiedziałem temu bezdomnemu tą historię. And he told me he knew why I was not happy. I on mi powiedział, że wie, dlaczego nie jestem szczęśliwy. He said, you're never going to be happy completely. Powiedział mi, że nigdy nie będziesz całkowicie szczęśliwy. Until you go back home again. Dopóki nie wrócisz do domu na nowo. That what's missing is God. Bo to, czego ci brakuje, to Bóg. And that I needed to go back home to the church. Powiedział mi, że muszę wrócić do domu, do kościoła. And not make a decision not to go. I nie podejmować decyzji do nie pójścia. Because of another man. Z powodu innego mężczyzny. That the only man I needed to pay attention to, i że jedynym mężczyzną, na którego powinienem zwrócić uwagę, was Jesus Christ. Był Jezus Chrystus. Because every other man, bo każdy inny mężczyzna, will fail, zawiedzie, unless they help each other to not fail. Chyba że będą sobie pomagać, żeby nie zawieść. And that's why I'm a fisher of men today. I dlatego dzisiaj jestem rybakiem ludzi. So I went back to my room that night. Z tego wieczoru wróciłem do swojego pokoju. And I called my wife on the telephone. Zadzwoniłem do mojej żony. For 10 years she had been praying for me. Przez 10 lat modliła się za mnie. And she faithfully took my children to church. I ona wiernie brała moje dzieci do kościoła. And always went to church herself. Zawsze sama chodziła do kościoła. And I stayed home in bed. Ja zawsze zostawałem w łóżku w domu. Men like to sleep. Mężczyźni lubią spać. That bed feels good sometimes. Bo to łóżko naprawdę czasami jest wygodne. Especially because my wife likes to go to church early in the morning. A zwłaszcza, że moja żona lubiła chodzić do kościoła wcześnie rano. And I don't like mornings. Ja nie lubię poranków. So I called her on the phone. Więc zadzwoniłem do niej. And she asked me how I liked the party. I ona mnie zapytała, jak mi się podobało przyjęcie. She wished she could have gone with me. Powiedziała, że chciałaby być ze mną. But she was expecting our son soon. Ale ona wkrótce miała urodzić naszego syna. I said to her, you wouldn't fit in the seat in the plane. Powiedziałem jej, że nie zmieściłabyś się na miejscu w samolocie. But her doctor said she was not allowed to fly. Ale lekarz powiedział, że jej nie wolno było latać. But she was very proud of how hard I had worked. Ale ona była dumna z mojej ciężkiej pracy. And she was surprised that I wasn't excited about that night. I była zaskoczona, że nie byłem podekscytowany tego wieczoru. So I told her I didn't go to the party. Więc powiedziałem jej, że nie poszedłem na to przyjęcie. Instead I went out that night. Zamiast tego wyszedłem na przechadzkę. And I met someone. Spotkałem kogoś. And when I got home, we were going to make some changes. Kiedy wrócę do domu, to dokonam pewnych zmian. Think about that for a minute. Pomyślcie o tym przez chwilę. My poor wife, moja biedna żona, thought I met another woman, myślała, że spotkałem inną kobietę, and was coming home to get a divorce. I że przyjadę do domu po rozwód. Because we receive the Holy Spirit, a jako że przyjmujemy, dostajemy Ducha Świętego, doesn't make us any smarter. Wcale nie czyni nas mądrzejszymi. Because we're men, bo jako że jesteśmy mężczyznami, and men are stupid. A mężczyźni są głupi. We say stupid things. Mówimy czasami głupoty, głupie rzeczy. I didn't even know what I said. Ja nawet nie miałem pojęcia, co wypowiedziałem. When I got home, kiedy wróciłem do domu, she was so relieved. Ona poczuła taką ulgę.
but also very happy. Ale była również bardzo szczęśliwa. When I told her that I was going to come back to the church. Powiedziałem jej, że chcę wrócić do kościoła. So I spent 1 year every week. Więc spędziłem cały rok co tydzień. Taking the classes that the church required. Chodząc na zajęcia, których kościół wymaga. For me to be prepared for my confirmation. Żeby się przygotować do sakramentu bierzmowania. It was just 20 years later. To było po prostu 20 lat później. I came home from that class every week so on fire. Co tydzień wracałem z tych zajęć rozpalony. My wife, when she heard that, moja żona, kiedy o tym usłyszała, decided the next year to take those classes herself. Zdecydowała, że w przyszłym roku sama będzie chodziła na te zajęcia. She had been a Catholic her whole life. Ona była katoliczką przez całe życie. Went to Catholic school her whole life. Chodziła do katolickich szkół przez całe życie. Prayed every day on her knees. Codziennie na kolanach się modliła. But she never felt that fire that I had. Ale nigdy nie czuła tego ognia, który miałem. She didn't feel that until we shared that together. Nie poczuła tego, dopóki się tym nie podzieliliśmy wspólnie. I still feel that same fire. Ja nadal czuję ten sam ogień. Whether I'm at mass, czy jestem na mszy świętej, or sitting at adoration like I was earlier tonight. Czy siedzę na adoracji jak dzisiaj wieczorem. Still brings tears to my eyes. Cały czas to wyciska łzy z moich oczu. 1 week before I was going to receive Eucharist for the first time. Tydzień przed tym, zanim miałem przyjąć Eucharystię po raz pierwszy w życiu, they made the whole group get together for a 1 day retreat. Spotkaliśmy się całą grupą przygotowujących się do tego na jednodniowe rekolekcje. They asked us to pray about what God was calling us to. Prosili nas o pomodlenie się o to, do czego Bóg nas wzywa. To make sure that we were ready. Abyśmy się upewnili, że jesteśmy gotowi. We met in small groups. Spotykaliśmy się w małych grupach. Like a men's group does. Spotkaliśmy się w małych grupach, jak grupy męskie robią. And they asked each of us to share our story. I poproszono nas, każdego z nas, żebyśmy się podzielili historią. And I shared the story about my father. Ja podzieliłem się historią o moim ojcu. After the retreat was over, po zakończeniu tych rekolekcji, the leader of my group, lider mojej grupy, came up to talk to me. Podszedł do mnie porozmawiać. And he spoke truth to me. I wypowiedział do mnie prawdę. He told me he didn't think I was ready to come into the church. Powiedział, że nie myślał, że jestem gotów wrócić do kościoła. And I said, what do you mean I'm not ready? Ja zapytałem, co ty masz na myśli poprzez nie jestem gotów? If you give me the test, I could pass the test. Gdybyś mi dał test, zdałbym go. I knew every question that everyone asked, I knew the answer. Ja znałem odpowiedź na każde zadane pytanie. I never had worked harder in a class ever in my life. Nigdy nie pracowałem ciężej w swoim życiu niż na tych zajęciach. But he said it doesn't matter how much you know here. Ale on powiedział, że nieważne ile tutaj rozumiesz. It only matters how much you know here. Ale jest ważne ile wiesz tutaj. This is the question he asked me. I oto pytanie, które mi zadał. How can you say yes to God? Jak możesz powiedzieć tak Bogu? And not forgive your father. I nie przebaczyć swojemu ojcu. Because for all of those years since I left home, bo przez te wszystkie lata, kiedy opuściłem dom, I never talked to my father. Nigdy nie rozmawiałem z ojcem. When I would take my kids to see my mother, kiedy zabierałem dzieci, żeby spotkały się z moją matką, I always called to make sure he wasn't home. Zawsze dzwoniłem, żeby się upewnić, że jego nie ma w domu. Because I never wanted my kids to see what I had seen. Bo ja nie chciałem nigdy, żeby moje dzieci widziały to, co ja widziałem. I just wanted to protect them from that. Chciałem je od tego ochronić. So I said that I would pray about this. Więc powiedziałem, że o to się pomodlę. And I went home and prayed with my wife. Ja poszedłem do domu, modliłem się z moją żoną. But first I had to tell her the story. Ale najpierw musiałem jej opowiedzieć tą historię. Because men don't like to share those stories. A mężczyźni nie lubią dzielić się takimi historiami. My wife knew that I didn't get along with my father.
Moja żona wiedziała, że nie dorastałem z ojcem. But I had never told her what happened when I was a child. Ale nigdy jej nie opowiadałem o tym, co się stało, co się działo, jak byłem mały. Because like most men, we bury our shame. Bo jak większość mężczyzn chowamy nasz wstyd. Men are told that we should be strong. Bo mężczyznom się wmawia, że mają być silni. And not talk about those things. Nie rozmawiać o takich rzeczach. So I told her the story. Zapowiedziałem jej tą historię. And then I sat down and wrote down what I was going to say. Usiadłem, spisałem to, co chciałem powiedzieć. And I called my father on the phone. Zadzwoniłem do mojego taty. My mother answered like she always does. Moja matka podniosła słuchawkę jak zawsze. And I asked her if he was home. I zapytałem jej, czy jest w domu. That was always my signal to know whether it was safe to go there. To zawsze był dla mnie sygnał, żeby mówiący o tym, czy jest bezpiecznie, żeby się tam wybrać. She said yes, he was, but he would leave soon. I ona powiedziała tak, jest, ale będzie wychodził. And I told her I wanted him to stay. Powiedziałem jej, że chcę, żeby on został. And when I got there, I wanted her to leave. Jak ja tam przyjadę, chcę, żeby ona wyszła. She said to me. I ona mi powiedziała. You're not going to kill him, are you? Nie masz zamiaru go zabić, prawda? That tells you what kind of relationship we had. To wam pokazuje relację, jaka była między nami. I said, no, we're just going to talk. Powiedziałem, nie, po prostu chcę porozmawiać. And she was very nervous. I ona była zdenerwowana. So when I got to his home, więc kiedy przyjechałem do jego domu, my mother left, moja matka wyszła, and I sat down with my father. A ja usiadłem ze swoim ojcem. And I didn't pull out the notes in my pocket that I wrote. I nie wyciągłem z kieszeni moich notatek. I just took a deep breath. Po prostu wziąłem taki głęboki oddech. And I looked him straight in the eye. Spojrzałem mu głęboko w oczy. And I told him that I loved him. Powiedziałem mu, że go kocham. And then I knew he did the best he could. I że wiem, że robił wszystko, co mógł. And that I understood. I że rozumiem. That his father was an alcoholic. Że jego ojciec był alkoholikiem. And so is his grandfather. I również jego dziadek. And so is his great grandfather. Jego pradziadek. It's the only thing he knew. It's the only way. It's the only thing he understood. To była jedyna rzecz, którą on rozumiał, wiedział. And I told him that I forgave him. Powiedziałem mu, że mu wybaczam. And I wanted us to have a new beginning. I chce dla nas nowego początku. My father was a big, strong man. Mój ojciec był wielkim, silnym facetem. And when I said those words, kiedy wypowiedziałem te słowa, cried like a baby. Rozpłakał się jak dziecko. And after that day, po tym dniu, for the rest of his life, przez resztę swojego życia, he never drank again. On już nigdy się nie napił. And he totally changed his life. I całkowicie zmienił swoje życie. He spent the rest of his life spędził resztę swojego życia trying to reconcile and apologize to others. Próbując zadośćuczynić i przeprosić wszystkich. That's the power of forgiveness. To jest moc, potęga przebaczenia. I felt like a weight was lifted off my shoulders. Poczułem, jakby z moich ramion zdjęto wielki ciężar. It didn't just change his life. To nie tylko zmieniło jego życie. It changed the life of all of my family. Ale zmieniło życie całej mojej rodziny. Because my father became a very good grandfather. Bo mój ojciec stał się bardzo dobrym dziadkiem. Who took care of my children. Który opiekował się moimi dziećmi. And wrote beautiful letters to them. Pisał do nich piękne listy. Telling them how much he loved them. Mówił im, jak bardzo je kochał. So that's a long story, but all of us have a long story, don't we? To jest długa historia, ale każdy z nas ma długie historie, prawda? Especially if you're as old as me. Zwłaszcza jeżeli masz tyle lat, co ja. Some of you are much younger. Wielu z was jest znacznie młodszych. So your story is a little shorter. Więc wasze historie są ciut krótsze. But all of us should be writing the next chapter of our story. Ale każdy z nas powinien pisać kolejne rozdziały naszej historii. And we want that to be the best chapter. Chcemy, żeby to były najlepsze rozdziały. But we have to change. Więc musimy się zmienić. So let's look at three challenges that men face. Więc spójrzmy na trzy wyzwania, z którymi zmierzają się mężczyźni. It says in 1 Corinthians, jest napisane w pierwszym liście do Koryntian,
Imitate me as I also imitate Christ. Naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. When Paul said that, kiedy Paweł to wypowiadał, he said, don't follow me, the weak man. Powiedział, naśladujcie mnie jako słabego mężczyzny. Become like Jesus Christ. Stańcie się jak Jezus Chrystus. If someone would have told that to me when I was a boy, gdyby ktokolwiek coś takiego powiedział mi, jak byłem mały, I wouldn't have let another man disappoint me. Nie pozwoliłbym, żeby kolejny mężczyzna mnie rozczarował. Because I heard Jesus Christ speak through him. Bo ja słyszałem, że Jezus Chrystus mówił przez niego. But I didn't see Jesus Christ in his actions. Ale nie widziałem Jezusa Chrystusa w jego działaniach. And that's why we have to follow Jesus. I dlatego musimy iść za Jezusem. So this is our calling for us to stand for God. Więc to jest dla nas wezwanie, żeby stanąć dla Boga. And to stand with the Apostle Paul as he imitates Christ. I żeby być jak apostoł Paweł, który naśladował Chrystusa. So with this come the three challenges that we're going to talk about tonight. Więc to chcę teraz przejść do tych. To się łączy z trzema wyzwaniami, o których chcę jeszcze dzisiaj powiedzieć. All men have these three challenges. Każdy z nas ma takie trzy wyzwania. The first, pierwsze z nich, is that the life of a Christian man, to, że życie mężczyzny chrześcijanina, is always being examined by others from all angles. They're looking at it from every different direction. Ze wszystkich stron. Yeah, but what is examined again? Examined. All right. Jest zawsze sprawdzany, jest zawsze egzaminowany przez innych z każdego kierunku. So that means I'm going to look at you. To oznacza, że ja na ciebie popatrzę, będę cię sprawdzał. And I'm going to check you out from all angles. Obejrzę cię z każdej strony. To find out if what you say, żeby się dowiedzieć, czy to, co mówisz and what you do, i to, co robisz, are the same. Jest tym samym. Someone's always watching us. Zawsze ktoś nas ogląda. If we think about this, kiedy o tym pomyślimy, this might be pretty painful for us. Może być dla nas bolesne. If we're not living as a man of God. Jeżeli nie żyjemy jako mężczyźni Boga. I want you to imagine for a second, wyobraźcie sobie przez chwilę, that someone else, że ktoś inny, could stand right here and shine a light on you. Stałby tak w tym miejscu i rzucał na ciebie światłem. And know exactly świecił what you're na ciebie. Right now. I wiedziałby dokładnie, o czym teraz myślisz. How many of you would that not be a good thing? Dla ilu z was nie byłyby to dobre rzeczy? What about if a very beautiful woman walks in front of us? Co gdyby akurat przeszła przed wami piękna kobieta? And someone else could know what we're thinking. I ktoś inny wiedziałby, o czym myślimy. That's what he means here. I to jest to, o czym on teraz tutaj mówi, co on tutaj na myśli. Because all of us have some darkness inside of us. Bo w środku każdego z nas jest jakaś ciemność. And we need to come out of that darkness and live in the light. I musimy wyjść z tej ciemności i żyć w świetle. Number two. Numer drugi. Our life is also being examined during all seasons. Nasze życie jest również sprawdzane, egzaminowane przez w każdym momencie. I'm going to give a few examples of that. Podam wam kilka przykładów. But I need my glasses because I'm getting old. Ale potrzebuję okularów, bo się starzeję. In 2 Timothy, w drugim liście do Tymoteusza, that's life on life experience of men's fellowship. To jest życie doświadczeniem braterstwa męskiego. Talks about when Timothy, jest mowa o tym, że kiedy Tymoteusz, examined Paul's life. Patrzył, egzaminował życie Pawła. Both the good and the bad. Z dobra i ze zła. Paul was a good man. Paweł był dobrym człowiekiem. But he had done a lot of things in his life that were not good. Ale zrobił wiele złego w swoim życiu, kiedy jeszcze nie był dobry. That's true of all of us, isn't it? To jest prawda o każdym z nas, prawda? That example is what we're called to do as men.
Ten przykład podaje nam to, do czego jesteśmy wezwani jako mężczyźni. To allow another man to be our Timothy. Żeby pozwolić innym mężczyznom być naszymi Tymoteuszami. And examine our life. I sprawdzać, żeby mogli sprawdzać nasze życie. And call us out to the truth. I wzywać nas do prawdy. So we should share our stories of challenges that we've faced. Więc powinniśmy dzielić się naszymi historiami zmagań. And be honest about those things. I być w tym szczerymi. Third, trzecia rzecz. Men are inclined to hide their struggles. Mężczyźni są stworzeni do ukrywania swoich zmagań. Like I shared with you that I did. Tak jak ja pokazałem wam, co robiłem też przez swoje życie. My wife was really hurt. Moja żona naprawdę była zraniona. When I told her after 10 years of marriage. Kiedy powiedziałem jej po 10 latach małżeństwa. What had happened to me as a child. Co się ze mną działo, jak byłem dzieckiem. And how I felt about that. Jak się z tym czułem. She thought she knew everything about me. Ona myślała, że wie o mnie wszystko. Women always think that. Kobiety zawsze tak myślą. But there's some things we just don't share. Ale są pewne rzeczy, którymi się nie dzielimy. That's why we need other men. Dlatego potrzebujemy innych mężczyzn. So we're called to fight the enemy. Jesteśmy wezwani do walki z wrogiem. In Ephesians 6, verse 11. W liście do Efezjan 6, wers 11. It says we should fight wearing the full armor of God. Jest napisane, że powinniśmy walczyć w pełnej zbroi Bożej. Men are warriors. Mężczyźni są wojownikami. So we need to put on the armor. Więc powinniśmy założyć nasze uzbrojenie. And go out and fight. Naszą zbroję i wyjść do walki. But we need the armor of God for our protection. Ale potrzebujemy zbroi Boga do naszej ochrony. And confession. Spowiedź. And repenting from our sins. I żal za nasze grzechy. Is how we overcome this. To jest to, w jaki sposób to osiągamy. So I challenge you to meet in small groups. Więc rzucam wam wyzwanie, żebyście się spotkali w małych grupach. To admit your struggles. Żeby się przyznać do swoich zmagań. And then to help each other from your knees. I żeby pomagać innym w swoich, żeby inni mogli pomagać w swoich potrzebach, inni mężczyźni. Because we have to be men of prayer. Bo musimy być mężczyznami modlitwy. Men need other men. Mężczyźni potrzebują innych mężczyzn. To be their accountability partner. Żeby oni byli ich partnerami rozliczającymi, współodpowiedzialnymi. One of the things that we do in our men's group. Jedna z rzeczy, którą robimy w naszych małych męskich grupach. We started about 1 year ago. Zaczęliśmy to około roku temu. And we started with just a few men. Zaczęliśmy z zaledwie kilkoma mężczyznami. And now across the US. I teraz w całych Stanach. We have thousands and thousands of men. Mamy grube tysiące mężczyzn. That are praying for another man. Którzy modlą się za innych mężczyzn. So we ask each man to pick another man. Więc prosimy każdego mężczyznę o wybranie jednego mężczyzny. And to be their accountability partner. I o to, żeby byli ich partnerami do rozliczania. And to pray every day for each other. Żeby się każdego dnia za siebie modlili. You can have more than one man if you want. Możesz mieć więcej mężczyzn do tego, jeżeli chcesz. But you need to have one. Ale potrzebujesz co najmniej jednego. We each have a card like this. Każdy z nas ma taką kartkę, wizytówkę. And on this card it has the prayers that we pray. Jest tu modlitwa, którą się modlimy. We pray to Saint Michael for us as men. Modlimy się do Świętego Michała za nas jako mężczyzn. And then we pray for other men to come to fellowship in groups. I modlimy się też za innych mężczyzn, żeby dołączyli do naszej grupy, żeby byli jej częścią. This takes about 5 minutes every day. To zajmuje około 5 minut każdego dnia. All of us are very busy. Każdy z was jest zajęty. You can't always come for 2 hours like you are tonight. Nie zawsze możesz przyjść na 2 godziny jak dzisiaj. But all of us can do something for 5 minutes. Ale każdy z nas może coś zrobić przez 5 minut. After we pray for each other. I potem jak się modlimy za siebie. We usually aren't together.
Are or aren't? We're not. Okay, zazwyczaj nie jesteśmy razem. But we try to pray at the same time. Ale próbujemy modlić się o tej samej porze. I still am praying this week with my prayer partner. Ja w tym tygodniu również modlę się z moim partnerem modlitewnym. But he's in Texas and I'm here. A on jest w Teksasie, a ja tutaj. Because we have our phones. A dlatego, że mamy swoje telefony. And every day. Każdego dnia. At 3 o'clock. O trzeciej. Or as close to that as we can. Albo tak blisko trzeciej, jak tylko się da. We pray for each other. Modlimy się za siebie. And then we let the other man know that we did. Dajemy znać innym mężczyznom, że to zrobiliśmy. And we send our text like this. I wysyłamy takie wiadomości. With the praying hands. Z modlitwami złożonymi, z rękami złożonymi do modlitwy. So that I know that he prayed for me. Żebym ja wiedział, że on się za mnie modli. And he knows that I prayed for him. Żeby on wiedział, że ja się za niego modlę. If one of us forgets, jeżeli któryś z nas zapomni, this reminds us that we have to pray. To nam przypomina, że powinniśmy się pomodlić. So it always works, więc to zawsze działa. Unless we both forget. Chyba, że oboje zapomnimy. But we need two men, ale potrzebujemy dwóch mężczyzn, who taught us that. Którzy nas tego uczą, nauczyli. It was in the gospel reading today. Było o tym dzisiaj w Ewangelii. Who taught us this? Kto nas tego nauczył? For two men. Aha, okay. Who taught us to always have two men? Okay, kto nas mówił, kto nam mówił o tym, żeby zawsze mieć dwóch mężczyzn? He sent them out two by two. Bo on zawsze ich wysyłał we dwóch, dwójkami. Because man should never go on that journey by himself. Bo mężczyźni nigdy nie powinni iść na taką podróż w pojedynkę. Because when we do, bo jeżeli tak zrobimy, we get distracted by the world. Będziemy rozproszeni, wciągnięci przez świat. And we need another man to pull us back. I potrzebujemy innego mężczyzny, żeby nas wyciągnął. And that's why we pray by two. I dlatego modlimy się we dwóch. The other thing that we do, kolejna rzecz, którą robimy, is as part of our small groups, to, że jako część naszych małych grup, we pray every time we meet, modlimy się za każdym razem przy spotkaniu, and we pray for our priests. I modlimy się za naszych księży. Our priests love that we pray for them. Nasi księża uwielbiają to, że się za nich modlimy. And they need a lot of prayer. Oni potrzebują wiele modlitwy. So it's your gift to them. Więc to jest twój dar dla nich. We're always asking our priests to do something for us. Bo my zawsze prosimy naszych księży, żeby coś dla nas zrobili. And this is what we do for them. A to jest to, co my dla nich robimy. So tell your priest that your men are praying for them. Więc powiedz swojemu księdzu, że wasi mężczyźni, jego mężczyźni modlą się za niego. And on the other side of this prayer card, a po drugiej stronie tej wizytówki, karty do modlitwy, we pray for more men to be called to be priests. Modlimy się za więcej innych mężczyzn, żeby stali się księżmi. Because we need more men to give their sons. Bo potrzebujemy więcej innych mężczyzn, żeby ich synowie, żeby dawali swoich synów, żeby stawali się księżmi. One of my favorite quotes. Jedno z moich ulubionych powiedzeń, cytatów. It's written by a priest. Wypowiedziane, napisane przez księdza. It's Father Arupe. Ojciec Arupe. He said, "Nothing is more practical than finding God." Nie ma nic bardziej praktycznego niż znalezienie Boga. Than falling in love in a quite absolute final way. I dalej zakochanie się w nim w całkowity, absolutny sposób. What you were in love with, to w czym jesteś zakochany, what seizes your imagination, seizes means like creates or seizes, it takes it over. Więc coś, co pochłania twoją wyobraźnię, will affect everything. To wpłynie na wszystko. It will decide what you get out of bed in the morning for. To decyduje o tym, what you get up for. Remember, my wife got up to go to mass. Mm. I stayed in the bed. To decyduje, po co wstajesz każdego poranka. What you do with your evenings. Po co wstajesz z łóżka, co robisz ze swoim porankiem. How you spend your weekend. Jak spędzasz weekend. What you read. Co czytasz. Who you know.
kogo znasz, and what breaks your heart. I co łamie twoje serce. And what amazes you with joy and gratitude. I co cię zachwyca i co daje ci radość i taką wdzięczność. So fall in love. Więc zakochaj się. Stay in love. Bądź kochaj, bądź zakochany. And it will decide everything. I to zadecyduje o wszystkim. That's what was missing in my life. Tego właśnie brakowało w moim życiu. When we asked that question, what's missing? Kiedy zadaliśmy to pytanie, czego mi brakuje? That we're in love with the wrong things. Kiedy zadałem sobie to pytanie, to że byłem zakochany w złych, niewłaściwych rzeczach. We should love our wife and our children. Powinniśmy kochać nasze żony, nasze dzieci. But many times we have other false gods. Ale wielokrotnie mamy inne fałszywe bożki. My false gods. Moi fałszywi bogowie, bożki. Were winning the big trophy. To było zwycięstwo, wygranie tego wielkiego trofeum. And everybody clapping for me. Każdy mnie oklaskiwał. And making money. Zarabianie pieniędzy. And doing all the things the world says are success. Robienie wszystkiego, o czym świat mówi, że jest sukcesem. So my question for you. Więc moje pytanie dla was. Is what is your passion? What do you care about? To jest to, jaka jest twoja pasja? O co ty się troszczysz? What are you living for? Po co żyjesz? So I wrote a book. Napisałem książkę. Called Retreat to Success. Nazwaną Powrót do sukcesu. In English it looks like this. W angielsku wygląda jak po lewej stronie. I wrote it with my son, the one who my wife was pregnant with. Napisałem ją ze swoim synem, z tym, z którym wtedy moja żona była w ciąży. And with my daughter. I ze swoją córką. It looks like this in Polish. Ona tak wygląda po polsku, ta książka. My grandson asked why I look like that in my picture. Mój wnuk zapytał, dlaczego ja na tym zdjęciu tak wyglądam. He said, why do you have hair? Dlaczego masz włosy? The purpose of this book is to help you discover what God calls you to. Pomóc wam w zrozumieniu, do czego Bóg was powołuje. So how do we know what our purpose is in our life? Skąd wiemy, jaki jest cel naszego życia? How do we know what's really important? Skąd wiemy, co jest naprawdę ważne? Man has been searching for that answer for generations. Mężczyźni szukają odpowiedzi na to pytanie przez pokolenia. And sometimes we never find it. Czasami jej nigdy nie znajdujemy. Because we look in the wrong places. Szukamy w złych miejscach. So in the book I give you 4 points. Więc w tej książce dałem wam 4 punkty. First, to look at your talents that you have, the gifts that God's given you. Po pierwsze, żebyście spojrzeli na wasze talenty, dary, które macie od Boga. Because anything that you're good at, that God gave you. Bo wszystko, w czym jesteś dobry, to jest coś, co Bóg ci dał. We're called to use for His glory. To jest nam dane po to, żeby wykorzystywać to dla Jego chwały. God never sends us out to do something that we can't do. Bóg nigdy nie posyła nas do zrobienia czegoś, czego nie możemy, nie potrafimy. We just think we can't. Po prostu my myślimy, że nie możemy. Next, if you look at your life stories, kolejna rzecz, jeżeli popatrzycie na historię waszego życia, it'll help you discover your purpose. To pomoże wam odkryć wasz cel. Everything that's happened in your life has prepared you for what's next. Wszystko, cokolwiek działo się w twoim życiu, przygotowuje cię do tego, co będzie dalej. Even the bad things. Nawet złe rzeczy. Next, find an accountability partner, someone to hold you accountable. Kolejna rzecz, znajdź osobę, która cię rozlicza, tego współodpowiedzialnego. Or a wise person to give you advice. Albo mądrą osobę, która będzie ci doradzała. We can do that in our small groups. Możemy to zrobić w naszych małych grupach. And last, find quiet time and ask God. I kolejna rzecz, na końcu znajdź cichy czas. To ask God? To ask God. Kiedy możesz zapytać Boga. It's hard to find quiet time, isn't it? Trudno jest znaleźć cichy, spokojny czas, prawda? When my 4 kids were at home, my house was really loud. Kiedy moja czwórka dzieci była w domu, mój dom naprawdę był głośny. Now when my grandchildren are there, it's even louder. Kiedy tam są teraz moje wnuki, to jest jeszcze głośniej. But our phone's always ringing. Nasze telefony non-stop dzwonią. And there's never any quiet. Nigdy nie ma ciszy. Do you know when it's quiet? Wiecie, kiedy jest cisza?
If you get up before everyone else, kiedy wstaniecie przed innymi, wszystkimi innymi, early in the morning, no one calls. Bardzo wcześnie rano nikt nie dzwoni. And the kids are still sleeping. Dzieciaki nadal śpią. And that's the time for God. To jest czas dla Boga. So who are you living for? Więc dla kogo żyjesz? Says in the Catechism of the Church. W katechizmie Kościoła jest napisane. Says God put us in the world to know, to love, and to serve Him. Jest napisane, że Bóg umieścił nas w świecie, żeby wiedzieć, żeby kochać i żeby mu służyć. Probably when we were small children, this is the first thing we learned. Prawdopodobnie jako małe dzieci to była pierwsza rzecz, której się nauczyliśmy. All of the small children at our church. Bo wszystkie dzieci, małe dzieci w naszym kościele. If you ask them why they are here. Kiedy ich zapytasz, po co one tu są, they will say, to know, to love, and to serve God. One powiedzą, że jesteśmy po to, żeby Boga znać, kochać i mu służyć. But we don't always know what that means. Ale nie zawsze wiemy, co to oznacza. So first we should know God. Więc po pierwsze powinniśmy znać, poznać Boga. And then later in the catechism, i dalej w katechizmie Kościoła katolickiego, it says, Father, this is eternal life. Jest napisane, Ojcze, to jest życie wieczne. That they may know you, aby cię znali. The only true God, jedynego prawdziwego Boga. And Jesus Christ, whom you have sent. I Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. So the life of a man is to know and love God. Więc życie mężczyzny to jest znać i kochać Boga. God draws close to man. Bo Bóg przyciąga bliżej. Close one to another, or? Yeah, he comes closer to me. Okay. Więc Bóg przychodzi bliżej do mężczyzny, do człowieka. And he calls man to seek him. I on wzywa człowieka, żeby go szukał. And to know him. Żeby go znał, poznawał. And to love him with all of our strength. I żeby go kochał całym swoim sercem. So it says, yes, a person is a fool. Jest napisane tak, osoba jest... osoba jest niemądra. To store up earthly wealth, all of our money. Człowiek jest głupi, bo zbiera dobra ziemskie. But not have a good relationship with God. Ale nie ma dobrej relacji z Bogiem. So my question for you, is your faith passive, just, in Luke it calls it lukewarm. Więc moje pytanie, czy wasza wiara jest pasywna, jak jest to... określane też jako letni, przeciętni. Albo jesteście rozpaleni ogniem, jak ja, kiedy wracałem z tych zajęć przygotowujących do bierzmowania. How do you know if you're on fire? Skąd wiesz, czy jesteś rozpalony? When another man sees you coming, kiedy inny mężczyzna widzi, jak nadchodzisz, they run away. I uciekają. Because you're so on fire, dlatego, że jesteś tak rozpalony, that you're going to scare them. Że ich przestraszysz, przerażasz. Did anyone ever invite you to something? Czy kiedykolwiek ktoś was do czegoś zapraszał? And then never stop asking? I nie przestawał prosić? They ask you again and again and again? I prosił znowu, na nowo i bez końca. That's what fire looks like. I to jest właśnie ten ogień. Because we can't be a fisher of men. Bo nie możemy być rybakami ludzi. If we listen to the first no. Jeżeli, if we listen to, okay, yep. Jeżeli posłuchamy tego pierwszego nie, we need to be like small children. Powinniśmy być jak małe dzieci. When you say no to small children, kiedy mówisz nie do małego dziecka, they just keep asking again and again and again. One cały czas proszą i proszą i proszą. So we're called to be like children. Więc jesteśmy wezwani do bycia jak dzieci. And never give up. I do niepoddawania się. So passionate worship. Uwielbianie, passionate, like worship by passion, or? Yes, just with that fire. Okay. Więc uwielbianie takim rozpaleniu, pasją. Says in Exodus. Jest napisane w Księdze Wyjścia. That you must worship no other gods. Że masz, nie możesz czcić żadnych innych bogów. But only the Lord. Ale tylko Pana. For He is a God who is passionate about His relationship with you. Dlatego, że to jest Bóg, który płonie pasją do relacji z Tobą. So evangelization, więc ewangelizacja, is not a matter of just passing on the teachings of the church. To nie jest tylko kwestia
chodzenia w nauczaniu Kościoła. It's not just about what we know. Nie chodzi tylko o to, co wiemy. It's about our personal relationship with Jesus. Ale chodzi o naszą osobistą relację z Jezusem. You see, who said that? Widzicie, kto to powiedział? That was his evangelization. Święty Jan Paweł II, to była jego ewangelizacja. So we're called to live in our life to know God. Więc jesteśmy wezwani w naszym życiu, żeby Boga znać. And if we do, we'll have no regrets. Jeżeli tak będzie, to nie będziemy mieli smutku. How many of you would like on your last day? Ilu z was chciałby w ostatnim dniu życia? Before you took your last breath. Zanim dokonacie takiego ostatniego oddechu. To have no regrets. Nie mieć w sobie żadnego żalu. That's what we're called to do. Do tego jesteśmy powołani. So we must dare to hope. Więc musimy dążyć do nadziei. Because there is hope. Bo jest nadzieja. So musimy odważyć się na nadzieję, bo nadzieja jest. So we need to get ready. Więc musimy się przygotować. And now I'm going to give you a simple thing that you can do. I teraz dam wam prostą rzecz, którą możecie zrobić. I already gave you having an accountability partner, prayer partner. Mówiłem wam już o partnerze takim do rozliczania, o tym współodpowiedzialnym. And this will change your life. I to zmieni wasze życie. I learned it from a good friend of mine. Nauczyłem się tego od mojego dobrego znajomego. A holy priest. Świętego księdza. His name is Father Larry Richards. Jest to ojciec Larry Richards. You should look for his teachings on the internet. Powinniście poszukać w internecie jego nauczeń. So I share with you what he taught me. Więc podzielę się z wami to, czego mi nauczył. No Bible, no breakfast. Nie ma Biblii, nie ma śniadania. No Bible, no bed. Nie ma Biblii, nie ma łóżka. So when you get up in the morning, no breakfast until you read the Bible. Więc jak wstaniecie rano, nie ma śniadania, dopóki nie przeczytacie Biblii. And when it's time to go to bed at night, i kiedy jest czas, żeby iść spać, no matter how tired you are, nieważne jak jesteś zmęczony, put the last thing into your mind. Wrzuć te ostatnie myśli do twojego umysłu. God's word. Niech te ostatnie myśli do twojej głowy to będzie słowo Boga. You'll have sweet dreams. Będziesz miał słodkie sny, piękne sny. And when you wake up in the morning, i kiedy obudzisz się rano, within just a few weeks, po kilku zaledwie tygodniach, you'll look forward to the morning, będziesz wyczekiwał poranka, because this will be your new breakfast. Bo to będzie twoje nowe śniadanie. Now, I still like the other breakfast. Ja nadal lubię te inne śniadania, but I don't get to eat that breakfast until I read this. Ale nie jadam tych śniadań, dopóki nie zjem tego. Because ignorance of scripture, bo nieznajomość, ignorancja Pisma Świętego, is ignorance of Christ. Jest ignorancją, nieznajomością Chrystusa. The early disciples got to walk with Christ. Bo ci pierwsi uczniowie chodzili, musieli chodzić z Jezusem. He spoke to them every day for 3 years. On mówił do nich każdego dnia przez 3 lata. He walks with us through his word. I on do nas przychodzi przez jego słowo. So we get the same thing that they got. Więc mamy dokładnie to samo, co oni mieli. But we need to get out of bed in the morning. Ale musimy wstać z łóżka wcześniej rano. I love Saint Jerome. Saint Jerome. Hieronim. No okej. Uwielbiam świętego Hieronima. That's the name of my church in Waco, Texas. To jest patron mojego kościoła w Waco, w Teksasie. So we should study the book of the law continuously. Więc powinniśmy studiować, czytać księgę prawa nieustannie. So I have a few pages here of every place that it says in the Bible that this is what we should do. Więc mam tu mnóstwo cytatów z Biblii wypisanych, gdzie jest wspomniane o tym, co i jak powinniśmy robić. So I'm not teaching you something that I made up. Więc nie uczę was czegoś, do czego ja doszedłem. I'm just teaching you the truth from this book. Ale uczę was prawdy z tej książki. Because I'm just a man. Dlatego, że jestem tylko mężczyzną. And I could never write this. I nigdy nie byłbym w stanie czegoś takiego napisać. But I can eat this for breakfast every day. Ale mogę to jeść na śniadanie każdego dnia. And then what comes out of my mouth, i to wychodzi później z moich ust,
are these words. I to, co wychodzi, to są te słowa. What comes out of your mouth? Co wychodzi z waszych ust? Next, we need to rest in God. Kolejna rzecz, musimy odpoczywać w Bogu. It says, I will find my rest in God alone. Jest napisane, że tylko w Bogu znajdę swój pokój. Men are tired. Mężczyźni są zmęczeni. We work hard. Pracujemy ciężko. And we always have a lot of things to do. I zawsze mamy mnóstwo do zrobienia. And then they schedule meetings like this. I potem planują spotkanie jak to. Past my bedtime. I zabierają mój czas snu. So we are tired. Bo jesteśmy zmęczeni. But we find our rest in God. Ale znajdujemy nasz odpoczynek w Bogu. So we need to rest in God. Więc musimy odpoczywać Bogu. Then we need to trust God no matter what. Musimy ufać Bogu niezależnie co się dzieje. And if we do, we need to do good things. Jeżeli coś robimy, powinniśmy robić dobre rzeczy. If we do good things. Excuse me, Osmar. If we do good things. Bo jeżeli robimy dobre rzeczy, we'll have no regrets. Nie będzie w nas żalu. So we know God. Więc znamy Boga. We have no regrets. Nie ma w nas żalu. No Bible, no breakfast. Nie ma Biblii, nie ma śniadania. No Bible, no bed. Nie ma Biblii, nie ma snu. So men are called to be relentless. Relentless is never give up. Mężczyźni są wezwani do tego, żeby nie odpuszczać, nigdy się nie poddawać. I always think of Winston Churchill. Zawsze myślę o Winstonie Churchillu. His famous speech. Jego słynne przemówienie. He said, never, never, never give up. On mówił, nigdy, nigdy, przenigdy się nie poddawaj. And that's what we're called to be as men. I do tego jesteśmy wezwani jako mężczyźni. To never give up. Żeby nigdy się nie poddawać. Because there is hope. Dlatego, że jest nadzieja. And God's word restores us. I Jego Boga słowo nas odbudowuje. Even though we've suffered much hardship in our life. Nawet jeżeli cierpimy okropnie w naszym życiu. Even in darkness. Nawet jeżeli jesteśmy w ciemności. Hope still shines through. Cały czas świeci nam nadzieja. So I love to read from Job. Ja uwielbiam czytać Księgę Hioba. How many of you can relate to Job? Ilu z was się tak czuje związanych z Hiobem? Job had a good life and then not so good. Hiob miał najpierw dobre życie, a potem już nie takie dobre. That's true for a lot of us, isn't it? To jest prawda o wielu z nas, prawda? There are times when we just think it's never going to get any better. Jest czas, kiedy myślimy, że nigdy już nie będzie lepiej. But Job somehow didn't give up. Ale Hiob w jakiś sposób nie poddał się. And he continued to trust God. Cały czas ufał Bogu. But that's hard to do. Ale trudno jest coś takiego zrobić. So we need to know him as Lord. Musimy znać go jako Pana. We need to have trust. Musimy mieć zaufanie. It says, may the God of hope fill you with all joy and peace. Jest napisane, że Bóg nadziei wypełni was wszelką radością i pokojem. As you trust in him. Jak tylko, kiedy tylko w niego ufacie, jemu ufacie. If you get a chance tonight to meet my wife. Jeżeli mielibyście dzisiaj okazję spotkać moją żonę. You'll see a woman of joy. Zobaczycie kobietę radości. Every night this week she spoke to a different women's group. Każdego dnia w tym tygodniu mówiła do różnych grup kobiet. And every night they tell her she has joy. I zawsze słyszała od nich, że w niej jest radość. I told her last night. Ja powiedziałem jej o tym zeszłej nocy. No wonder you have joy. Że nic dziwnego, że masz w sobie radość. You've been married to me for 40 years. Jesteś moją żoną przez 40 lat. That should give her great joy. I to ci daje wielką radość. Don't tell her I said that. Nie mówcie jej, że to powiedziałem. And as I finish. I jak dążąc do zakończenia. I'm going to give you your last action steps. Dam wam wasz ostatni krok do zrobienia. Men like action, don't we? Mężczyźni lubią działanie, prawda? We don't like to figure things out. Nie lubimy rozmyślać, rozkminiać jakichś rzeczy. We like to know what the plan is. Wolimy znać plan, wiedzieć jaki on jest. And what we need to do to make it happen. Co musimy zrobić, żeby coś się stało?
So I'm going to give you the plan. It's not one plan. It's in this book. Jest w tej książce. And it's very simple. Jest bardzo prosty. By the way, both of those books. Tak swoją drogą, obie te książki. I told you I wrote with my son. Jak już wam powiedziałem, napisałem z synem. But we wrote the books as a story. A napisaliśmy te książki jako historię. Because men learn from stories. Bo mężczyźni uczą się z historii. The stories are true. Bo historia jest prawdą. But I'm going to give you a few key things. Okay. Te historie są prawdziwe i dam wam teraz kilka takich kluczowych rzeczy. And if you don't want to read the whole book, jeżeli nie chcecie przeczytać całej książki, I'm going to give you just the short notes. Po prostu dam wam takie krótkie notatki. Because I would rather you read this book, bo wolałbym, żebyście przeczytali tą księgę, than this book. Niż tą książkę. I'd rather you read both. Chciałbym w ogóle, żebyście przeczytali obie. But I'm going to give you the simple steps. Ale dam wam teraz krótkie, proste sposoby, kroki. And I call these things the seeds of success. I nazwę te kroki ziarnami sukcesu. Because what was missing in my life, bo to, czego brakowało w moim życiu, was that I didn't understand what success was. To było to, że nie wiedziałem, co oznacza sukces. I thought it was about what the world tells us. Bo myślałem, że to jest to, o czym mówi mi świat. But that's not real success. A to nie jest prawdziwy sukces. So real success is answering God's call in our life. Prawdziwy sukces to jest odpowiedź na Boże wezwanie dla naszego życia. It's about loving Him and serving Him. To jest chodzi o kochanie Go i służenie Mu. It's about loving our wives. To jest kochanie naszych żon. And treating them with respect. I traktowanie je z szacunkiem. And for us to die from our old ways. Dla nas oznacza to umieranie naszych starych, naszego starego sposobu bycia. And it's to raise our children in the faith. I to jest wychowywanie naszych dzieci w wierze. And give them an example for them to follow. I dawanie im przykładu, żeby za nim mogły iść. Because your sons will be the kind of husband. Bo wasi synowie będą takimi mężami, that you are. Jakimi wy jesteście. And they'll be the same father to your grandchildren. I będą takimi samymi dziadkami dla waszych wnucząt. That you are to them. Dla ich wnucząt, jakimi wy byliście dla nich. Because they're always watching from every angle. Bo oni zawsze z każdej pozycji na was patrzą. And they're always watching in every season of your life. Z każdej strony i oni patrzą, twoje dzieci, wnuki patrzą na każdą porę twojego życia. And it doesn't matter what you say. Nieważne co mówisz. It only matters what you do. Liczy się tylko to, co robisz. So these are the steps. Więc to są kroki. First, follow your dreams. Po pierwsze, podążaj, idź za swoimi snami, marzeniami. When we're children, we're big dreamers, aren't we? Kiedy byliśmy dziećmi, byliśmy wielkimi marzycielami, prawda? But then, as we get older, ale jak się starzeliśmy, dorastaliśmy, we have smaller dreams. Nasze sny stawały się malutkie. And we just settle for things the way they are. Zatrzymywaliśmy się po prostu tam, gdzie jesteśmy. But God has a great plan for our life. Ale Bóg ma wielki plan dla naszego życia. For some people it's to be a great world leader. Dla niektórych mężczyzn to jest być wielkimi liderami światowymi. For some it's just to be the spiritual leader in your family. Dla niektórych to jest po prostu być liderem duchowym twojej rodziny. And those are equally as great. I one obaj, te oba cele są tak samo wielkie. Because that's how we change the world. W ten sposób zmieniamy świat. Next step up is that spiritual leader. Kolejna rzecz to jest właśnie wystąpić jako ten lider duchowy. I let my wife lead for 10 years with my children. Ja pozwalałem żonie przewodzić moim dzieciom przez 10 lat. But a man is called to be the spiritual leader of their family. Ale mężczyźni są powołani do bycia duchowymi liderami swoich rodzin. It's not because we're better than them. To nie chodzi o to, że my jesteśmy lepsi niż one. But it's what God calls us to. Ale chodzi o to, do czego Bóg nas powołuje. Our wife should be by our side. Nasza żona powinna być obok nas. But not in the front. Ale nie przed nami. We need to lead. My musimy przewodzić. Next, in order to become a man of God,
Więc kolejna rzecz, żeby stać się mężczyzną Boga. We have some things we have to overcome in our lives. Mamy w swoim życiu rzeczy, które musimy przezwyciężyć. I had to overcome the childhood that I had. Musiałem przezwyciężyć to moje dzieciństwo. And all of you have things in your life that you have to overcome. I wszyscy mamy w życiu rzeczy, które musimy przezwyciężyć. Next, we shouldn't be afraid of change. Kolejna rzecz, nie powinniśmy, nie możemy bać się zmian. How many of you like change? Ilu z was lubi zmiany? We have to always think about it. Zawsze o tym musimy trochę pomyśleć. If we're honest, most of us like other people to change. Będąc szczerym, to większość z nas lubi zmiany w innych ludziach, but not us. Ale nie w nas samych. Next, as I said earlier, kolejna rzecz, jak już powiedziałem wcześniej, forgiveness will change your life. Przebaczenie zmieni twoje życie. And it'll change the lives of others. I zmieni życie innych. Not everyone gets a great end to their story. Nie każdy ma dobre zakończenie swojej historii. Sometimes you can forgive. Czasami możesz przebaczyć. And the other person still doesn't change. A ta druga osoba nadal się nie zmienia. I got a great gift when my father did. Ja miałem, I got a great gift because my father changed. Ja miałem wielki dar dlatego, że mój ojciec się zmienił. But it doesn't matter whether they do or not. Ale to nie ma znaczenia, czy oni się zmienią, czy nie. Because real forgiveness, dlatego, że prawdziwe przebaczenie, is accepting an apology that you've never been given. To jest też zaakceptowanie przeprosin, których nigdy nie dostałeś. See, sometimes we wait for someone else to apologize. Czasami czekamy na kogoś, na przeprosinę od kogoś. But we have to forgive whether they apologize or not. I te nam przeprosiny nie przychodzą, a my musimy wybaczyć niezależnie, czy one przyjdą, czy nie, te przeprosiny. And next, show gratitude. Kolejna rzecz, okazuj wdzięczność. We should give thanks every day for all that we have. Powinniśmy dziękować każdego dnia za wszystko, co mamy. We're very blessed, all of us. Bo wszyscy jesteśmy bardzo błogosławieni. Doesn't mean every day is easy. Nie oznacza, że każdy dzień jest łatwy. But if we just look around, we'll see amazing things all around us. Ale kiedy się tylko rozejrzymy, zobaczymy wspaniałe rzeczy dookoła. And next, I think you can guess. Kolejna rzecz, myślę, że potraficie zgadnąć. You have to be accountable. Musicie być tacy rozliczalni. And you notice I said that many times. I zauważyliście, wspomniałem o tym wielokrotnie. The next time you see me, I'll say it again. I kolejny raz, kiedy mnie zobaczycie, powtórzę to. Because we can't do it alone. Bo nie możemy działać w pojedynkę. And then last, takich rzeczy nie możemy robić w pojedynkę, więc we need to plant each of these seeds. I na koniec musimy zasadzić każdą z tych rzeczy in others. Innych. So we need to teach our children to follow their dreams. Więc musimy nauczyć nasze dzieci, żeby one szły za swoimi snami. To be that spiritual leader. Być, so they would be our, teach them to be the spiritual. Musimy ich uczyć bycia liderami duchowymi. Help them to overcome things. Pomagać im przezwyciężać różne rzeczy. Teach them not to be afraid of change. Uczyć je braku strachu, nie bania się zmian. Teach them to forgive. Uczyć ich przebaczenia. Teach them to have gratitude. Uczyć ich wdzięczności. And teach them to be accountable for what they do. I uczyć ich bycia rozliczanym, ich chcenia bycia rozliczanym z tego, co robią. And then last being the planting seeds in others. I kolejna rzecz, żeby one umiały sadzić takie ziarna w innych. And this is the rest of the call from God for men. I to jest, this is the rest? I mean the it's the last part of it. The last one, okay. I to jest ostatnia część tego powołania Bożego dla każdego z nas, mężczyzn. After we do those things in our homes, po tym, jak zrobimy te rzeczy w naszym życiu, w naszym domu, then we're called to go and plant those seeds in others. Jesteśmy wezwani, żeby wyjść i zasiać te rzeczy w innych ludziach. We're called to be a fisher of men. Jesteśmy wezwani do bycia rybakami ludzi. And if we do, kiedy to zrobimy, we'll hear these words. These should be our final words. Usłyszymy te słowa, one powinny być ostatnimi słowami, które słyszymy. I have competed well.
Ja walczyłem dobrze. I have finished the race. Bieg ukończyłem. I have kept the faith. Wiary ustrzegłem. And then in your final hour, i w tej ostatniej godzinie życia, the last words you'll hear, ostatnią rzeczą, którą usłyszysz, ostatnie słowa, well done, dobra robota, good and faithful servant, mój dobry i wierny sługo. And that's what a man's call is. To jest to, do czego mężczyźni są wezwani. No God, nie ma Boga, no regrets, nie ma, znać Boga, nie będzie wtedy, nie będziesz wtedy miał żalu. And no Bible, nie ma Biblii, no bed, nie ma snu. And tomorrow morning, jutrzejszego poranka, no Bible, nie ma Biblii, no breakfast, nie ma śniadania. Amen. Amen. Thank you, man. Dziękujemy.